Tamiry Zimińskiej, Skibetyńskiej, ulica, kolejna duża inwestycja drogowa, która wpłynęła na cały obraz funkcjonowania naszej tutaj drogi, dróg lokalnych. Już samo oddanie Miry Zimińskiej, Sygietyńskiej, dwukierunek pomiędzy Bolesława Prusa a Wojska Polskiego spowodował to, że korki na wiadukcie się naprawdę zmniejszyły, bo ten ruch został skomunikowany w dwie strony. Co ważne, odcinek od Wojska Polskiego do ulicy Parkowej, który potem został już niedawno przejęty przez powiat, jest już drogą powiatową, ale inwestycja wykonana przez powiat, połączenie ulicy Sienkiewicza z ulicy Miry Zimińskiej Sygietyńskiej. Raz jeszcze się tutaj na dłużej zatrzymam, a mianowicie powiem Państwu już teraz trochę na przyszłość, a mianowicie ulica Sienkiewicza, jak mamy okolice Nowej Stacji, jest tam takie rondo przed Urzędem Skarbowym, tam powstanie ulica, robocza nazwa na razie Przytorowa, która będzie szła na tyłach Urzędu Skarbowego i będzie aż dojeżdżała do tunelu, który jest na Gąsin. Czyli z tym ruchem chcemy z miasta uciec. Ulica Stalowa, chyba tutaj nie muszę opowiadać, jak ulica Stalowa wyglądała. Jedna z pierwszych inwestycji wykonana już w roku 2019. Parkuj i jedź przy ulicy Pawiej, WKD Pruszków, parking dla osób jeżdżących kolejką WKD. Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 8, obrońców pokoju. Termomodernizacja żłobka miejskiego nr 1, żłobek miejski nr 1, ulica Kubala, żłobek tuż przy parku Potulickich. Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3. Wizualizacja, jak wygląda to miejsce, Państwo już widzicie. Myślę, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni, bo już zjeżdżają meble, dzieci przejdą do nowej części szkoły, 14 sal lekcyjnych, sale zajęć dla dzieci indywidualnych z psychologami, logopedami, świetlica, nowa zerówka. Natomiast to nie jest koniec, ponieważ w momencie, kiedy dzieci opuszczą stary budynek, prace rozpoczną się na modernizacji dotychczasowego budynku szkoły podstawowej nr 3, a wcześniej 11. I co ważne, Szanowni Państwo, rozbudowa tej szkoły też wpływa na obraz rejonizacji pruszkowskich szkół, bo ta szkoła swoim rejonem sąsiaduje ze szkołą podstawową nr 8, ze szkołą podstawową nr 2, 6, 4, a nawet 1. Rozbudowa przedszkola miejskiego nr 11, przedszkole znajdujące się przy ulicy Kubala. Te prace trwają, są zaawansowane, będzie nowe 8-oddziałowe przedszkole. Nie przypadek, Szanowni Państwo, że jest bardzo podobny do żłobka miejskiego, ponieważ znajdują się przy tej samej ulicy, jeden jest po jednej stronie, drugi po drugiej, żeby była pewnego rodzaju spójność architektoniczna na tle parku, tak to będzie wyglądał. Plac zabaw w parku Kościuszki, skwer przy ulicy Staszica, wzdłuż drogi, tam gdzie mamy Urząd Skarbowy. Staszica. Plac zabaw w parku Anieli Wschodni, tam przy wiadukcie, tężnia w parku Kościuszki, park kieszonkowy przy ulicy Kopernika, na tyłach Muzeum Starożytnego Hutnictwa przy placu Jana Pawła II. Że coś zrobimy, jeżeli tego po prostu nie można zrobić. Te 5 lat kadencji nauczyło mnie jednej rzeczy, a mianowicie szczerości i mówienia prawdy. Duża część miasta należy do Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, czyli tak naprawdę do Was, do nas, do osób mieszkających w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Miasto nie może inwestować nawet złotówki przysłowiowej na nie swoim terenie. W związku z powyższym uważam, że jeżeli uda mi się pozyskać ten teren przy ulicy Dobrej, jeżeli uda mi się gdzieś rzeczywiście wzruszyć tą spółdzielnię mieszkaniową, gdzieś z tego, no nie boję się powiedzieć, niepatrzenia takiego globalnego w stronę miasta i potrzeb, to jest potrzebne.
To jest bardzo istotne, ponieważ zarówno osiedle Staszica, część A i B, Bolesława Prusa, Śródmieście, osiedle Parkowa, to są tysiące ludzi mieszkających w zasobach Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wszystkie te bloki, nawet te, w których ja się wychowałem, przy ulicy Trąbalskiego, Chopina, budowane były w latach 50., 60. Jako dziecko pamiętam, że w bloku były dwa samochody. Teren przed blokiem był placem zabaw, była piaskownica, był malutki parking, na którym zawsze było wolne miejsce. Na dzień dzisiejszy po placu zabaw nie ma miejsca, mamy jeden wielki parking pomiędzy blokami. Zagospodarowanie terenów pomiędzy Aleją Wojska Polskiego, Bolesława Prusa, plac miejski, kojarzycie Państwo przy banku PKO takie betonowe słupy, bo mówiło się kiedyś, że tak, mówiło się o tym, że tam będzie ZUS. ZUS-u tam nie będzie, teren ten pozusowski został kupiony przez osobę prywatną, należy do osoby prywatnej, natomiast gro, jeszcze pamiętacie Państwo, niedawno było takie blaszane ogrodzenie odgradzające całkowicie od Wojska Polskiego. Ten teren jest miejski, ogrodzenie to blaszane zginęło. Starsi mieszkańcy Pruszkowa na pewno pamiętają jeszcze, ja pamiętam z opowieści dziadka, że tam między innymi była mykwa na tym terenie. I przedszkole, tak. Także to jest teren, który też gdzieś należy zagospodarować. Nie mamy centrum, nie mamy rynku. Może to jest to miejsce, w którym jakiś plac miejski powstać powinien. Konsekwentna modernizacja zasobu komunalnego gminy, powiększanie zasobów komunalnych miasta przez budowę nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Lipowej. I tutaj proszę o uwagę, ponieważ zaraz dojdziemy do kolejnego punktu, który będzie mówił o edukacji. W tym miejscu obok łączenia funkcji, czyli mieszkań komunalnych, powinna powstać także jednostka oświatowa. Dlaczego? No wszyscy widzimy, jak się ulica Lipowa zmienia, ilu tam mamy mieszkańców. Także to jest bardzo ważne i istotne. Bezpieczeństwo, Szanowni Państwo. Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego, końcówka 18, to żadna tajemnica, w granicach 60 kamer na terenie naszego miasta. Rok 2024 powoli dochodzimy do 170 kamer w naszym mieście. Moje zdanie. Ten budynek więcej pochłonął pieniędzy, byłby nowy. Czy wreszcie nie przyszedłby czas na to, żeby ten urząd miasta, pracownicy urzędu zgodzili w warunkach, nie pracowali? Proszę pana, był projekt, to jest właśnie to, o czym mówiła pani profesor, kiedy w roku 2016 była decyzja o przekazaniu działki przy Armii Krajowej, tam powstał budynek. Miałem pomysł taki, żeby Urząd Miasta przenieść do budynku przy ulicy Armii Krajowej od TBS-u. Radni nie wyrazili na to zgodę. Przykro mi było bardzo, ponieważ konstrukcja finansowa była naprawdę bardzo dobra. Tam nie płaciliśmy pieniędzy, zamienialiśmy się gruntami. Mogliśmy ten budynek przejąć. Argumenty były różne, że za mały. Nie jest za mały. Mielibyśmy biuro obsługi mieszkańca na dole, jakość pracy pracowników byłaby taka. Powiem szczerze, nie idę do wyborów i nie obiecuję i raczej tego nie zrobię, jak nie będę musiał, żeby budować nowy urząd miasta. A dlaczego? A dlatego, że być może zrobi to następca, ponieważ świat i pandemia pokazał nam, w jaką my idziemy stronę. Szanowni Państwo, my na dzień dzisiejszy nie wiemy. Warunki w urzędzie są ciężkie. Jedną z moich pierwszych decyzji było to, jak wszedłem w listopadzie 23 roku, żeby powstał pokój socjalny. Bo pracownicy nie mieli pokoju socjalnego, tak? Nie mieli gdzie, nie wiem, zagrzać sobie przysłowiową zupę, czy ugotować wodę. To wszystko było w pokojach. Nieduży, ale jest. Nie wiem, po 30-20 latach wymiana biurek, foteli, komputeryzacja, informatyzacja urzędu. To są rzeczy, które wy także odczujecie jako mieszkańcy, bo urzędnik
ma lepsze warunki pracy, jest sprawniejszy, tą pracę gdzieś wykonuje lepiej. A dlaczego mówię, że się nie będę kusił i nie idę i w ogóle nawet nie myślę o zmianie siedziby Urzędu Miasta? Być może na tym placu miejskim on powinien sobie znaleźć swoje miejsce pomiędzy ulicą Wojska Polskiego a Bolesławą Prusa. Bo jeszcze przed pandemią, czyli 3 lata temu, nikomu nie przyszło do głowy, że możemy pracować zdalnie. To była zupełna abstrakcja. Nie, dla urzędu to była abstrakcja. Na dzień dzisiejszy, i teraz też mówię jako prawnik, tak? Na dzień dzisiejszy praca zdalna została uregulowana w kodeksie pracy. Jest pewnego rodzaju rotacja. I teraz patrząc, najprostszy przykład, tak jak postępują ludzie, tak? Nie wiem, jestem młodym człowiekiem, mam żonę, mam 2 dzieci, gdzieś tam zaczynam stawać na drogi pod względem ekonomicznym, nie wiem, buduję dom, tak? Buduję dom, salon dla każdego dziecka, pokój i tak dalej, i tak dalej. Mijają lata, to jest chwila moment. I się okazuje, że w domu zostaję sam z żoną, bo dzieci wyszły, poszły i to zostaje. Ja nie wiem. Przy dzisiejszym pędzie, przy dzisiejszej cyfryzacji, przy dzisiejszych możliwościach, jak będzie wyglądała praca urzędu na przykład za 3 lata? Tak, też ten komputer musi obsłużyć. Tak, zgadzam się. Do urzędu i zrobić swoje firmy. Musi albo nie musi, bo ale to zależy wszystko, wie pani, od stanowiska pracy. Są stanowiska, na przykład, nie wiem, w Wydziale Finansów i Budżetu, gdzie rzeczywiście praca jest na dokumentach i tych dokumentów nie można wynieść, ale jest, powiedzmy, Wydział, Realizacji Inwestycji, gdzie część pracowników może pracować stacjonarnie, a gro tych pracowników, nawet państwo nie wiecie, że jest w ciągu dnia na mieście w terenie. Wydział Inicjatyw Społecznych, wydział, który został stworzony w urzędzie właśnie, żeby wspomagać inicjatywy społeczne. Ci ludzie w większości, oni nie pracują na takich stricte dokumentach. Ci ludzie są na mieście, ci ludzie są w przystanku Pruszków, ci ludzie organizują wydarzenia. To wszystko zależy od charakteru. Ja powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, żeby 100% składu Wydziału Ochrony Środowiska siedziało mi w urzędzie nad papierkami. Oni są na mieście, oni są w parkach, oni mają doglądać, nie wiem, pielęgnacji drzew czy terenów zielonych.